I jazda, wystartowała gonitwa, druga nieco została duszka na starcie z tyłu, na froncie jest w tej chwili Raiden Dubai, koń oznaczony numerem 7, na miejscu drugim jest Valin, na trzecim Storm of Bofe, na czwartym The Residencies, potem Celestin, It's Highest, Jogan V i zamyka stawkę duszka. Dobre tempo tej gonitwy, a gonitwa długa, 3200 metrów, za moment, bo teraz konie są w połowie zakrętu, za moment wybiegną tutaj na prostą, będą biec w stronę trybuny głównej, to oczywiście nie będzie koniec wyścigu, bo kiedy dobiegną do celownika, to będą mieć jeszcze pełne kółko do pokonania. Raiden Dubai jest na froncie, blisko trzyma się Valin, zgrupowała nam się ta stawka, biegną w kierunku kolejnego płotu i teraz będą pokonywać płoty tutaj na prostej w stronę trybuny głównej. Kolejny już pokonany przez wszystkie konie. Dobre, równe tempo tej gonitwy. Mocno zgrupowała nam się ta stawka, ale na froncie jest cały czas Raiden Dubai pod Rostislavem Benchem. No i teraz dwa płoty. Najbliżej nas, najbliżej trybuny głównej. Będzie się można dokładnie przyjrzeć, jak pięknie prezentują się konie w skoku. No i oczywiście zachęcamy Państwa do ogromnego dopingu dla swoich faworytów, bo tuż przed Państwem konie, tuż przed Państwem jeźdźcy. Raiden Dubai na froncie, na drugie miejsce przesunął się The Residencies pod Pawłem Pałczyńskim, na miejscu trzecim jest już It's Highest pod Adamem Ćmielem. Ale Raiden Dubai od startu prowadzi w tej gonitwie, to Rostislav Bęż dyktuje tempo. Nieco nam się znowu zaczyna ta stawka rozciągać. No to powiedzmy o kolejności. Na miejscu pierwszym jest Raiden Dubai, na drugim The Residencies, na trzecim, czwartym Storm of Bofe i It's Highest tuż koło siebie. Na pozycji piątej jest Celestin, następnie Valin, Jogan V i zamyka stawkę duszka. Kolejny płot pokonany przez wszystkie konie. Na froncie bardzo blisko siebie są trzy konie. To Raiden Dubai, It's Highest, The Residencies i nie ustępuje im tam pola Storm of Bofe. Te cztery konie z przodu, teraz It's Highest wysuwa się na front. Zdecydowanie spieszył Adam Ćmiel. Na pozycję drugą odpada Raiden Dubai. Na trzeciej jest Storm of Bofe. Na czwartej The Residencies, który no jakby nieco osłabł i odstaje już od tej prowadzącej trójki. Przesuwa się tam też do przodu bardzo ładnie Celestin, ale na froncie jest cały czas It's Highest pod Adamem Ćmielem. Na pozycji drugiej jest Raiden Dubai, na trzecim Storm of Bofe, ale It's Highest w połowie zakrętu jakby jeszcze oddalał się od swoich konkurentów, jakby jeszcze miał dużo siły. Zbliżają się do prostej finiszowej. Wyprowadzać będzie It's Highest, koń oznaczony numerem czwartym w tej gonitwie. A za nim Storm of Bofe i Raiden Dubai. Na pozycji czwartej jest Celestin. No i dwa płoty pozostały. It's Highest jest na froncie. Gonią Raiden Dubai i Storm of Bofe. Zbliżają się już do ostatniego płotu. Bardzo blisko siebie te trzy konie. It's Highest jakby nieco słabnie. I przed ostatnim płotem został już wyprzedzony. Storm of Bofe i Raiden Dubai walczą o zwycięstwo. Mieliśmy tam niestety upadek. Walka o zwycięstwo. Storm of Bofe, Raiden Dubai. Który koń ma więcej siły? Zaciekła ta walka. Storm of Bofe, Raiden Dubai. I tak to wygląda. Na miejscu trzecim It's Highest. Potem Valin. Następnie Jogan V, Duszka. Upadek mieliśmy Marcela Nowaka z Celestin. Zdaje się, że nikomu nic się nie stało. A jeżeli chodzi o minięcie mety, Storm of Bofe na pierwszym, Raiden Dubai na drugim, te dwa konie bardzo blisko siebie minęły celownik. Zaciętą walkę obserwowaliśmy do ostatnich metrów. Czekamy na zatwierdzenie wyniku przez komisję techniczną. No i tym razem dekoracja już standardowo na padoku, gdzie zaprezentują się też Państwu konie, które wystartują w trzeciej dziś gonitwie o nagrodę Portu Lotniczego Wrocław. Przypominam, że z tej gonitwy wycofany został koń numer 7 Harpun i dodatkowo koń numer 2 Marlenas Prince. Mamy również zmianę dosiadu.
w siodle konia numer 4 Oasis Stars, Kumusz Bek Dugdur Bek Ulu. I to jak na razie do tej gonitwy wszystkie zmiany. Drugi wyścig na partynicach za nami, tym razem bez niespodzianek, tak jak było w wyścigu Kusaków, Sztormów, Buffet, koń trenowany w Czechach, wygrywa ten wyścig, trenowany przez Dalibora Toroka, który ma dobry czas, bo jego koń wygrał też łeb wielką pardubicką. Próbował Itzhajest uciekać rywalom, ale zabrakło mu sił w końcówce. Koń trenowany przez Michała Borkowskiego na partynicach. Walczył Raiden Dubai trenera Wróblewskiego ze Sztormem, ale nie dał rady. W sumie konie liczone, ale Itzhajest troszeczkę rozczarował. Być może ten atak był zbyt ofensywny. No, ja przyznam, że najmocniej liczyłem Itzhajest. Wydawało mi się, że powinien sobie poradzić z tymi gośćmi z Czech, natomiast rzeczywiście zabrakło mu zupełnie sił na